Jaskółcze ogony. Jaskółcze ogony. Jaskółcze ogony. Jaskółcze ogony. A właściwie połączenie na wczepy skośne, przelotowe albo otwarte, bo te są najbardziej popularne, chociaż nie jedyne. Dzisiaj to synonim stolarskiej dobrej roboty. Połączenie niezastąpione przy budowie drewnianych korpusów mebli wszelakich, szuflad itd. Wykonanie takiego połączenia jest pracochłonne, ale efektowne, a walor estetyczny uważa się za najważniejszy. Pięknie. Ale to wymysł naszych czasów. Efekt wizualny nigdy nie był powodem, dla którego stosowano to połączenie. Jak to nie był? Każdy rzemieślnik lubi pokazać swój kunszt. Spośród wszystkich zalet jaskółczych ogonów estetyka była chyba na ostatnim miejscu. Sztorcową część desek uważano za brzydką, ba. Najczęściej maskowano jaskółki ozdobną listwą, kielunkiem tak zwanym, czy po prostu zamalowywano. To może chodzi o wytrzymałość? No, na pewno. Takie połączenie musi być wytrzymałe i pewne jak dowody Macierewicza. Otóż nie do końca. Istnieją prostsze i równie skuteczne sposoby łączenia materiału. O co więc chodzi? Jak nie wiadomo o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. O pieniądze, hajs, geldy, bejmy. Wyobraźcie sobie, że dawniej synonimem luksusu były gwoździe. Kosztowna sprawa, bo zanim wynaleziono gwoździe druciane, wykonywane na wielką skalę w warunkach przemysłowych, wyrobem gwoździ zajmował się tak kowal, który słono sobie liczył za każdą sztukę. Gwoździe znacznie przyspieszały budowę. Połączenie wykonane za ich pomocą było trwałe i bardzo szybkie. Nie ma konieczności unieruchamiania łączonych elementów na czas zaschnięcia kleju. Gwoździe są również wodoodporne w odróżnieniu od kleju zwierzęcego. A jaskółki były za darmo. Bardzo ryzykowna teza. Ale przyznaj, że efektowna. Konstrukcja tego połączenia jest dosyć prosta. Prostsza niż się wydaje. Dwie drewniane płaszczyzny łączą się w taki sposób, że widoczna jest jednocześnie strona wierzchnia i sztorcowa. Efekt wizualny, ten geometryczny wzór, powstaje poprzez uwidocznienie różnic w wyglądzie włókien właściwym dla danej strony deski. Ot i cała tajemnica. Jeżeli chodzi o kąty, mądre książki podają 80 stopni. Kropka. Ja zawsze stosuję proporcje 1 do 7, co daje pewnie 80 stopni. I nie zmieniam tej proporcji, niezależnie czy pracuję z dębiną, czy drewnem sosnowym. Uważam, że jest to sprawa czysto estetyczna. Potrzepniesz coś odnośnie wykonywania jaskółek? No jasne, coś tam potrzebne. Metoda, którą Wam przybliżę, można nazwać europejską. Jest to oczywiście jedna z metod wyznaczania i wykonywania tego połączenia. Natomiast ta metoda jest najbardziej uporządkowana ze wszystkich, które znamy. Nic na oko, na widzimisię. Najpierw należy wyznaczyć symetryczne rozmieszczenie wczepin i czopów. W tej metodzie zaczynamy od drugiej strony, niż to się zwykło robić w internetowych poradnikach. Ważne informacje. To są czopy, to są wczepiny, to są gniazda czopów, a to są wczepy. Czyli na jednym czole deski mamy czopy i wczepiny, a na drugim wczepy i gniazda czopów. Czopy skrajne i środkowe powinny być zawsze tej samej szerokości, która wynosi połowę grubości materiału. Wszystkie wczepiny powinny być tej samej szerokości, która powinna wynosić plus minus grubość materiału. Plus minus, ponieważ szerokość deski, w której wykonujemy połączenia, może być różna i nie zawsze można tę zasadę bezwzględnie zachować. Ilość czopów zawsze musi być większa o 1 od ilości wczepin. Połączenie nie może kończyć się wczepiną z wczepem, to nie będzie działać. I teraz, aby symetrycznie wyznaczyć wczepy w dowolnej desce, dowolnej szerokości, musimy się troszeczkę podeprzeć prostą matematyką, geometrią. Generalnie dobrze jest znać dwa wzory, które pomogą nam właśnie w tym zadaniu. Pierwszy wzór to wzór, dzięki któremu wyliczymy ilość wczepów, które zmieści nam się w danym materiale, czyli generalnie nie oceniamy tego na oko, tylko jesteśmy w stanie wyliczyć, ile tych wczepów zmieści nam się tutaj na tej desce.
Ta wartość to X i wzór przedstawia się następująco. Szerokość materiału, który jest oznaczany literką S, minus połowa jego grubości, czyli A przez 2, gdzie A to grubość materiału, dzielone przez 1,5 jego grubości, czyli 1,5 A. Sprawdźmy sobie, ile wczepów zmieści się na naszej desce. Najpierw S, czyli szerokość naszego materiału. No, to 142 mm. Czyli 142 mm minus połowa grubości materiału. No to było 21 bodajże. Tak, 21 mm dzielone na 2 to 10,5 mm przez 1,5 jego grubości, czyli kalkulator. Czyli 21 mm razy 1,5. 31,5. Wynik oznacza ilość wczepów, które jesteśmy w stanie zmieścić na naszej desce. Z tego działania wychodzi nam liczba z ułamkiem. Zaokrąglamy to do liczby całkowitej, no bo ilość wczepów może być tylko liczbą całkowitą. Otrzymujemy wynik 4, czyli 4 wczepy zmieszczą nam się symetrycznie o odpowiednich parametrach na naszej desce. Drugą wartością, którą należy wyliczyć, to szerokość czopa wraz z szerokością wczepiny. Oznacza się to symbolem Y i wylicza się z prostego wzoru. W liczebniku jest dokładnie tak samo jak przy wyliczaniu poprzednich wartości, czyli S minus A przez 2. Natomiast w mianowniku podstawiamy wynik, który otrzymaliśmy powyżej, czyli X. 142 minus 10,5 dzielone na 4 równa się 32,87. Zaraz Wam pokażę, gdzie w praktyce wykorzystamy te wartości. Najpierw musimy wyznaczyć oś symetrii naszej deski, czyli znając wartość A, dzieląc ją na pół, gdzie wiemy, że A przez 2 to 10,5 mm, możemy precyzyjnie wyznaczyć oś symetrii, co oczywiście robimy. Teraz wyznaczamy pierwszy punkt, który jest szerokością naszego czopa. Pierwszego, skrajnego, tak? To jest punkt, który wyznacza dokładnie szerokość skrajnego czopa. Znając parametr Y, czyli szerokość czopa plus wczepiny, możemy wyznaczyć kolejne składowe. Y to 32,87, w związku z tym musimy wyznaczyć sobie tą odległość na... Teraz, wiedząc, że szerokość czopa to 10,5 mm, możemy to zaznaczyć na naszym materiale. 10,5 i 10,5 to jest kolejny prawy skrajny czop. Możemy sobie te punkty precyzyjnie zaznaczyć w tym momencie. I tu był jeszcze gdzieś. Teraz za pomocą znacznika możemy wytrasować, wyrysować nasze wczepy.
Mamy precyzyjnie wyznaczone nasze wczepiny. Dobrze jest zaznaczyć elementy, które będziemy wycinali, a będziemy wycinali te elementy. To pozostaje, tak? Sprawdźmy sobie, czy nasza teoria zgadza się z praktyką. Mówiłem wcześniej, że szerokość wczepów, tudzież wczepin w tym momencie, musi być mniej więcej równa szerokości materiału. Okej, jeżeli to jest szerokość wczepiny, mniej więcej. Natomiast szerokość wczepu pozostaje równa, oczywiście, połowie grubości materiału, tak jak to powinno wyglądać. W porządku. Teraz możemy przenieść grubość tego materiału na ten materiał za pomocą znacznika. Albo możemy zrobić to również w ten sposób. Teraz, wykorzystując nasz znacznik, możemy przenieść linię prostopadłe po obu stronach. Będzie nam zdecydowanie wygodniej. Linię cięcia. Jeżeli kręci Was takie tradycyjne stolarstwo, gdzie obróbka ręczna ma największe znaczenie, uważam, że naprawdę dobrze jest zainwestować porządną piłę, w porządną grzbietnicę do wycinania precyzyjnych połączeń. Tutaj myślę, że nie warto oszczędzać. Oczywiście nie ma limitu. Można wydać naprawdę ogromne pieniądze na ręcznie wykonaną piłę z małej manufaktury, ale uważam, że dobrej jakości stara piła doprowadzona do porządku albo nowa piła tego typu to jest veritas. Koszt około 200 zł bodajże. Wydaje się to dużo, ale to naprawdę niezła piła. Moja ukochana piła to stary Buck, angielska piła. Dobrze leży mi w ręce i używam jej na co dzień do wycinania połączeń tego typu. Jest delikatnie uszkodzona, ale to naprawdę nie wpływa na jej działanie. Ok, dosyć gadania. Przejdźmy do wycinania. Potrzebujemy. Oczywiście nie jest to jedyny sposób na wykonanie tej czynności. Najpierw połowa i potem druga połowa z drugiej strony. Musimy pamiętać, że ta część jest pod pewnym kątem, dlatego okej. Trochę czyszczenia zawsze zostaje. Wyznaczmy teraz wczepy.
No i teraz po prostu to, co robiliśmy wcześniej. Zobaczmy, co nam tu wyszło. Mogło być gorzej. Wczepy skośne występują również w innych formach. Półkryte, kryte na ucios, czyli takie, których nie widać po złożeniu elementów. Te są najbardziej pracochłonne w wykonaniu. Połączenia płetwowe i tak dalej. Wszędzie tam, gdzie działają siły rozciągające, stosowanie jaskółek daje nam gwarancję dobrego połączenia. Analizując dawne metody jego wykonywania, odkryjemy, że aby przyspieszyć proces wycinania wczepów, robiono to od ręki i na oko. Rozmieszczenie było niesymetryczne, co nie osłabiało konstrukcji. Chodziło głównie o czas. A jeżeli mebel był malowany albo narożniki były maskowane, to wygląd połączenia i tak nie miał specjalnego znaczenia. Jeżeli jeszcze nie próbowaliście wykonać jaskółek, spróbujcie. To naprawdę nie jest takie trudne. Złączem o wiele trudniejszym i niesłychanie bardziej przydatnym jest zwykłe połączenie czopowe. Jaskółki to pestka.